Powiem wam szczerze, najlepsza inwestycja w lesie to jest rewelacja. Po prostu ten basen to był strzał w dychę, bo tutaj po prostu upały są takie, że jest po 30 parę stopni. Bez tego basenu ja zaczynam dzień o godzinie 5, 6 rano, żeby podlać kwiatki i różne takie rzeczy. Ale już o 10 to nie ma w ogóle sensu żadna robota, więc ten basen jest takim ukojeniem, że masakra. Ale równolegle jest to dla mnie nowe doświadczenie, bo ja nigdy basenu nie miałem takiego ogrodowego, więc to trzeba o to dbać i tak dalej, różne były z tym przygody, więc wam opowiem o tym, jak ja spędzałem czas tutaj, żeby o ten basen tak zadbać, żeby on funkcjonował, żeby nie wymieniać wody co tydzień i żeby to po prostu hulało. A zacznę od pompy. Pompa basenowa, która przychodzi w zestawie, to jest pompa, która po prostu ma wydajność. Jaką ona ma wydajność? Ona po prostu nie ma wydajności, krótko mówiąc. Więc pierwsze, co trzeba zrobić, to trzeba kupić porządną pompę. Co zrobiłem? Kupiłem taką pompę, która się naprawdę sprawdza. Naprawdę jest zarąbista. A można ją czasowo ustawiać, że włącza się, wyłącza sama, bezobsługowo i tak dalej, ale ma wydajność przede wszystkim taką. To jest pompa piaskowa, taki piasek, tam kosztuje 30 zł, raz na 3 lata się go kupuje, ale można w różnych opcjach płukać ten piasek, kombinować w te, we w te i tak dalej. Wydajna pompa, bardzo fajna, polecam, naprawdę. Pierwsze doświadczenia, bo tam, kurde, nie miałem basenu, więc to generalnie człowiek się uczy na błędach. No i pierwsze nalanie wody, 2 miesiące, trochę tej chemii basenowej używałem, tak, siak, owak i tak dalej, i tak dalej. No i po 2 miesiącach zaczęło się robić zielono, no bo tutaj, kurde, lampa jest rzeczywiście, nasłonecznione jest miejsce i cały czas tam te glony powstawały, dowalałem tej chemii. Ta pompa tam sobie działała, filtrowała, ale nie dawała rady. O co chodzi? Chodzi o to, że nie tylko chemia, ale przede wszystkim zauważyłem, że przy tym basenie ważna jest temperatura wody. Dlatego, że jeżeli jest ponad, w moim przypadku akurat, ponad 23-25 stopni, jak jest woda, to już zaczynają te glony, mimo że stosuje się czy tlen, czy chlor, czy te antyglony, no to ta woda po prostu jest za ciepła i tam lubią te glony powstawać. Więc trzeba zrobić co? Trzeba zrobić po prostu wymianę wody i taką wymianę robię w sposób następujący. Tu jest oczywiście, o, tu jest taki do spuszczania wody. Ciepła woda wypływa. No dobra, ale trzeba wziąć skądś zimną wodę. Szlak ze studni, z pompy. Woda w basenie jest około 25 stopni. A my mamy szlauch, gdzie woda w studni ma 12 stopni. Generalnie tu się woda ciepła wydostaje, a tutaj zimna leci do środka. Po godzinie mniej więcej spadek temperatury jest jakieś, no, 3 do 5 stopni. Dodatkowa tam wymiana wody to jest wymiana wody. Mniej więcej raz na tydzień, no, wymieniam tak 1/4 wody w basenie, jakie są upały. I to utrzymuje mi tą wodę na poziomie, powiedzmy, 20 stopni, także się można schłodzić. To też daje dużo. To jest siatka cieniująca. Nie tylko tak estetycznie, żeby tutaj wszystko zielone, więc że jest zielona, ale ona dużo daje rzeczywiście, bo nie nagrzewa się basen i bezpośrednio nie nagrzewa się woda.